Witam wszystkich bardzo serdecznie w 12. rozmowie o wolności. Dzisiaj gościem naszej rozmowy jest Wojtek Krzyżaniak, dziennikarz, publicysta, satyryk, ostatnio znany w szerokich internetach ze swojego programu, który ukazuje się 5 dni w tygodniu. To jest wyczyn, bo to nie jest krótki program. Głos szczerej słowiańskiej szydery. Wojtku, witamy. Cześć. Witam serdecznie i jak zawsze oto przed wami Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, a czasami kapłan zamętu, bo jako kapłan zamętu zostałem kiedyś określony przez jakąś panią na jakimś streamie takim katolickim, wiesz o co chodzi, takie tam zło. I pani nagle, to słuchacze mi też podrzucili, że jakaś pani właśnie do tego tam swojego, nie wiem, bossa czy coś tam właśnie rozmawiali i trafili na mnie, tam pani trafiła na mnie i mówi, że jak ona tak mnie słucha, to ona twierdzi, że jestem kapłanem zamętu, bo nawet jej w głowie się zamęt robił, rozumiesz? I nawet ona by mówi, kurczę, to jest wszystko tak poukładane, tak on gada, że aż się chce z kościoła wyjść, nie? A, miód na moje serce, to znaczy, że ty jesteś skuteczny, słuchaj, No nie wiem, znakomity. czy ona wyszła, wiesz, nie wiem, czy ona Ale to nie, wyszła, nie? wiesz, to czasami się wychodzi po 3 latach, jeszcze trzeba 3 lat i jeszcze jakiegoś Wojtka musi spotkać innego, który jej powie mniej więcej to samo, co ty i wtedy to będzie przypieczętowane i ten zamęt się wykrystalizuje w chęć na przykład, albo w Powiedzmy szczerze, amen. Niech się decyzji. stanie. Amen. Słuchaj, dlaczego głos szczerej słowiańskiej szydery? Dlaczego słowiańskiej, a nie polskiej na przykład? No bo generalnie powiem ci szczerze, jak większość rzeczy takich z przypadku, co ci będę gadał, po prostu to świetnie zabrzmiało, bo tam głos szczerej szydery to oczywiście, ale Tak. ta słowiańszczyzna mi się tak, wiesz, ja lubię na przykład przedniojęzykowe L i tak specjalnie mówię czasami, na przykład głos szczerej słowiańskiej szydery i to jest takie słowiańskie, to przedniojęzykowe L i ono właściwie nie jest przedniojęzykowe tak naprawdę, bo ja zbadałem tę sytuację i ono tak jest, że tamtego języka się właśnie nie używa tak dobrze, ale to jest, ale nazywa się przedniojęzykowe i tam nie będę się kłócił, wiesz, tam Bralczyk już raz się chciał kłócić, dostał po ryju. Słuchajcie, drodzy słuchacze, w ogóle to Wojtek przez lata zajmował się i w pewnym sensie, jak słyszycie, nadal zajmuje kulturą w mediach. Więc. Kulturą, w ogóle mediami się zajmowałem. Tak. Powiem szczerze, że najwięcej pieniędzy jak w życiu zarobiłem, oprócz handlu narkotykami, no ja żartuję oczywiście, ale to zarabiałem właśnie na różnych takich, na doradzaniu i tak dalej w kwestii mediów, szczególnie mediów elektronicznych, telewizji zwłaszcza. Teraz powiem ci, pochwalę się, że kiedyś, kurczę, to było tak dawno temu, że aż nie pamiętam kiedy, napisałem artykuł o HBO i o tam jakichś takich właśnie o tym, jak tam coś tam z HBO było, nie pamiętam. I ja napisałem w ogóle artykuł o tym, że moim zdaniem telewizja to w ogóle nie będzie potrzebna, bo że powinno się przejść na ten tryb takich streamów. Jeszcze wtedy nie nazywałem tego serwisy streamowe, jeszcze to było dawno przed Netflixem, to jeszcze było przed nawet takim HBO Go i tak dalej, wiesz, takimi rzeczami. I napisałem, że to jest przyszłość takich mediów. I niedawno tam jakiś chyba pół roku temu ktoś mi przypomniał o tym, że taki tekst przeczytał kiedyś, a to był taki krótki tekst w gazecie telewizyjnej, w Wyborczej. Tak po prostu taką refleksję, wiesz, podzieliłem się z czytelnikami taką refleksją i byłem dumny z siebie, teraz jak mi ktoś to przypomniał, że takim byłem, no, profetą można powiedzieć. Nie? No nie, może nie jak Jackowski i jak kilku innych, ale, no, ale wiesz, no, przynajmniej w tej technologii. Tak, zajmowałem się mediami, uwielbiam w ogóle analizę mediów, ale nie pod kątem takim takiego po prostu patrzenia, co jest wyłącznie, ale takiego właśnie przyszłości, przeszłości, jak to było, jak to będzie, co można w tym zrobić, co nie można. Teraz się zajmuję tym bardziej hobbystycznie, tak? Po prostu mam to we krwi, bo ja już mam opór jakiś do mediów jako takich, bo zawiodłem się na mediach. Myśmy kiedyś już wspomnieliśmy, nie udawajmy, wspomnieliśmy o tym, Tak. że no obaj mamy takie doświadczenia, takie, a nie inne z mediami. Ja
Ja byłem na szczycie, tak, w tym sensie, że byłem, wiesz, miałem stanowisko kierownicze w Gazecie Wyborczej, rozumiesz? To wtedy, jak ja tam byłem, No, początek Wojtek tego był stulecia. właśnie szefem tej Gazety gazety telewizyjnej, no i telewizyjnej siłą rzeczy też przez wiele lat byłem wyborczym. w działu kultury, tak, i działu kultury tam widzę, ale z racji takich tych stopni to tak wyglądało, takie podporządkowanie było, ale no najpierw byłem tam dziennikarzem, redaktorem, wiesz, i tak dalej, i dla mojego pokolenia, dla twojego pokolenia, to jest, no, Gazeta Wyborcza to był taki, Tak, nawet jeśli nie tak. chodzi o ideologicznie, bo tam nie wszyscy się zgadzają, ale jeśli chodzi o profesjonalizm takiej redakcji, tych redaktorów, no to jest mistrzostwo świata. I ja faktycznie, wiesz, jak ja wspominam pracę z tymi redaktorami, niektórymi z tego starszego pokolenia, no to to była nauka największa. Ja nie mogłem więcej, wiesz, to byłem na szczycie, no nie ma, jeżeli chodzi o prasę, no to nie było gdzie dalej pójść, no, Tak, no wiesz, tak. nie ma, koniec był, nie? No ale się bardzo zawiodłem, to jednak się zmieniało w korporację, ta Gazeta Wyborcza, to jednak korporacja, jednak wiesz, tam takie sytuacje, a poza tym bardzo się rozczarowałem i to nas pewnie łączy, w ogóle samym poziomem dziennikarstwa jako takiego, w ogóle rolą dziennikarza dzisiaj w naszym świecie, nie tylko w Polsce zresztą, ale no jesteśmy tutaj, więc mówimy głównie o Polsce, no rola dziennikarza, no to tak się zmieniło, to jest nieba ziemia, to jest zupełnie inne, ja do innego zawodu tęsknię, bo ja tęsknię cały czas do dziennikarstwa, ale zupełnie do innego, ja nie mam, nie miałbym gdzie teraz iść, bo nie ma czegoś takiego, do tego, do czego ja tęsknię, to jest tak jak, wiesz, tęsknota do straconego świata, nie? To beznadzieja taka. No tak. Mm. No Bo nawet generalnie ludzie tego nie oczekują, nie? ja Bo nawet uważam, ludzie nie że oczekują tego normalnego dziennikarstwa. tak, media w Polsce stały się zagrożeniem dla demokracji, paradoksalnie. Zamiast być przekaźnikiem wiedzy, informacji, opinii, no to stały się jakimiś platformami do wynajęcia, do ogłupiania ludzi. I to jest Niestety masz rację i wiesz, to ostatnie się 10 świetnie lat to wpasowuje jest w tytuł twojej katastrofa. audycji. To się świetnie wpasowuje w tytuł twojej audycji, bo nam się teraz wydaje, na przykład ludzie mają dokładnie, nie wiem, czy można używać u ciebie takich słów, ale ja to powiem, pierdolca po prostu. Ludzie Można, dostali można. na temat takiego pojęcia jak wolność słowa, prawda? I teraz jak wolnością słowa jest wszystko i nic. I jak na przykład ktoś podejmuje jakąś dramatyczną krytykę, wiesz, jakąś głupotę mówi, na przykład jakieś głupoty, na przykład, nie wiem, ci foliarze, czy coś tam gadają, jakieś głupoty, to się mieści wszystko w pojęciu wolności słowa. To się mieści też w formie wolności słowa, mieści się na przykład też zaproszenie niejakiego Kowalskiego Janusza do głównego programu telewizji polskiej, i to nie do politycznego jakiegoś takiego, wiesz, tam, że partia wybiera, nie, kto dzisiaj tam przyjdzie i tak dalej, tylko że zaproszenie po prostu. Tam jest taki program Kwiatki Polskie, prawda, co prowadzi Taki Katarzyna Kasia. satyryczny, no, ironiczny trochę, tak. No, w Powiedzmy. założeniu podejrzewam, bo tam coś nie idzie z tym humorem, tak mi się wydaje. Ale, no, ale wiesz, zaproszenie tam na przykład pana Kalety, czy potem pana Kowalskiego, no to jest oswajanie zła, nie? To jest oswajanie czegoś, to jest po prostu relatywizowanie zła. I nie chodzi o to, że ja mówię, żeby nikogo tam z PiS-u, czy nikogo w prawicy nie zapraszać, ale jednak można zaprosić, podejrzewam, kogoś, kto jest po prostu na przykład przyzwoity albo kulturalny, rozumiesz? Na przykład, a nie kogoś, kto namawia do bicia, kto namawia, kto sam na przykład te kobiety postponował, prawda, przynajmniej przez tę drugą kadencję i tak dalej, i kto na przykład tam się wzbogacił na spółkach Skarbu Państwa, etc. Można wymieniać, nie? Po prostu takiego buraka. I rozumiesz, a to robią w ramach takiego, właśnie też nazywają to wolność słowa, że przecież trzeba też dopuścić do głosu. Dla mnie to wiesz, to kryterium przyzwoitości na przykład nie istnieje, nie? Jest tylko te gównokliki takie się liczą, żeby coś zrobić, to widać po tytułach tych w mediach, nie? Które są często tak sformułowane, że wprowadzają w błąd zresztą, ale No po one to, są celowo żeby wprowadzają, bo klikać, to, to... żeby Ale klikać. to nawet nie jest, wiesz, a to nawet nie jest tak, że one wprowadzają w błąd, one kłamią po prostu, bo to No jest tak. celowe oszukiwanie ciebie, tak? To jest celowe oszukiwanie, to jest handel garnkami Ceptera, rozumiesz? Czy tam jak, kiedy to były tam te garnki takie, pamiętasz, co tam Tak, ludzie, lata 90., tak. tak, kredyty brali, żeby garnek sobie kupić. To jest to samo, bo tam też się przychodziło, opowiadali mi jakieś takie, wiesz, no, zachętę, coś tam. I te teksty w gazetach, wiesz, nawet zwróć uwagę, że tam nawet takie teksty jak prosta rzecz. Jak ty umrzesz, to tam nie napiszą, wiesz,
Umarł cioch, nie? Autor, pisarz, dziennikarz. Tylko znany dziennikarz nie żyje. I zdjęcie jakiegoś znicza. Żebyś kliknął, a nie Tak, żebyś przeczytał po prostu. Nie chodzi o to, żebyś ty się dowiedział, że umarłeś, nie? Tak jak Słodowy się dowiedział. Trzy razy się Słodowy dowiedział o swojej śmierci. Na przykład z prasy. Ja z nim akurat znałem pana Adama Słodowego, pochwalę się. Znałem pana Adama Słodowego, zrób to sam dla naszego pokolenia. Więc wiem, że się trzy razy zdziwił. No czwarty raz już się nie zdziwił, bo faktycznie umarł. I wtedy przeczytał. nie było już takiej informacji o nim. A propos tych, co umarli albo i nie umarli, zdaniem takim przewodnim Twojego programu Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, bardzo go polecam, słuchajcie, bardzo go polecam, znajdziecie go na YouTube i polecam też wspieranie finansowe tego programu. Zachęcam do To tego też oczywiście. polecam. Jest zdanie takie przewodnie, które mnie zaciekawiło kiedyś. Jezus nie zmartwychwstał. To a propos tych, co to zmarli, żyją, nie wiadomo, co z nimi jest i tak dalej. To ja cię spytam najpierw, znaczy oczywiście spytam cię o to, dlaczego akurat to zdanie, a po drugie, a skąd ty wiesz, że Jezus nie zmartwychwstał? I tu możemy, słuchaj, i tu możemy dobrze pogadać, bo na pierwsze pytanie ci odpowiem dosyć. No, pierwsze pytanie wymaga, to może od drugiego zacznę, Dobra, dawaj. bo na drugie dłużej będę odpowiadał. Bo pierwsze, to skąd wiem, że nie zmartwychwstał? Absolutnie mnie to nie obchodzi. Rozumiesz? Mam to absolutnie w nosie. Czy on sobie zmartwychwstał, czy nie, ale poza tym idea zmartwychwstania, teraz uważajcie, bo powiem, jak wiecie, czepicie się, że nie mam medycznego wykształcenia i tak dalej, mam trochę psychologiczne, mam więc i na medycynie, bo na psychiatrii też tam byłem, ale wyobraź sobie sytuację, że mówimy o zmartwychwstaniu, tak? A nie o wskrzeszeniu. Żeby jak jesteś martwy, to chodzi o to, że nie masz możliwości działania. Nie masz No tak, impulsu. no tak. W związku z czym, ale do zmartwychwstania potrzeba jest śmierci. No tak, No więc, musowo. ale jeżeli umarłeś, to nie masz możliwości zadziałania. Więc zmartwychwstanie jest z definicji niemożliwe. Bo żeby samego siebie zmartwychwstać, to musisz żyć. Rozumiesz? Bardzo mi się Nie możesz. podoba ta logika. No, ale to jest takie, wiesz, to jest, no nie możesz umrzeć. No, akt woli jest potrzebny. Do tego, żeby działać, jest potrzebny akt woli. Nie jesteś w stanie aktu woli wyrazić, jeżeli jesteś martwy. Nawet Bóg tego nie może, ponieważ słowo martwy nie pozostawia, jakby wiesz, marginesów. Martwy to jest martwy i nie ma. I więc nawet Bóg, jeżeli Bóg ma możliwość jakby aktu woli złożenia, czyli żył, no, po prostu siłą rzeczy. No to tak, wiesz, to jest śmiech, bo ja przecież nie będę o tym dyskutował z żadnymi księżmi i tak dalej. Natomiast, bo ja jestem z tych, Oni, co nie dyskutuje. księża zwykle wiedzą, że Jezus nie zmartwychwstał, więc z nimi No, no ja trudno wiem, dyskutować na ten temat. że to jest luz, ale że nawet, wiesz, jakby tu nie wymaga dyskusji, bo ja jestem z tych, którzy nie dyskutują z tymi księżmi, bo to nie ma sensu, wiesz, bo to jest takie coś, że jak Oczywiście. ja bym wyobraź sobie nas, bo to nudne jest. Ja słucham tych fajnych debat pana Karola Fiałkowskiego, prawda, czy coś takiego. To są ciekawe debaty, być może, ale dla takich, co lubią się tym onanizować, wiesz, jakimś takim tym, no bo to jest. No bo wiesz, no siądziesz naprzeciwko kogoś i udowodnisz mu, że w jakimś tam piśmie jest fragment taki, który nie mógł się wydarzyć na przykład, nie? No ale co z tego wyniknie, nie? No nic, tak naprawdę, bo tamten powie, ale Bóg tak chciał i koniec. No i No tak tak. będziesz z tego ping-ponga grał, no. Poza tym z dyskusją z księżmi, ja się raz kiedyś chyba zgodziłem publicznie na taką rozmowę i żałuję. No więc właśnie. W każdym razie, po prostu ja mam taką zasadę, no, nie dyskutuję, bo jakby nie ma z kim. To znaczy, chodzi o to, że no, to są faceci, którzy wykonują pewien zawód.
jakby żyją z tego. Jakie są ich poglądy, tego nikt nie wie, oni czasami sami nie wiedzą, a Dopiero nawet na jeżeli. emeryturze czasami mówią. Wiesz, jak oni są na emeryturze, to oni czasami mówią. Tak. Nawet książki piszą o tym. Tak, Meslier na przykład napisał porządną książkę na początku oświecenia na ten temat, ale w każdym razie jakby oni nawet nie mogą powiedzieć, co naprawdę myślą, no bo ich wywalą z roboty, więc Odcinają gałąź, na której sobie siedzą, mówi do mnie. no więc o czym tu gadać, jakby nie ma warunków do normalnej rozmowy, bo jakby nie ma o czym. No, to są zresztą osoby, które często potrzebują po prostu ratunku, pomocy, bo są tak uwikłane w jakieś układy, Albo zamiast. jest im tak cholernie wygodnie, Adam. Tak Tak. cholernie wygodnie im jest, że po cholerę mają coś zmieniać, rozumiesz? On sobie Oczywiście. myśli, co chce. Przecież nikt mu ten nie ma kontroli I myśli. robi, co chce w Robi, co pewnym chce, sensie. rozumiesz? Po co on ma to zmieniać? Co on ma tam zmieniać? Ma iść na rynek pracy? Ma iść na rynek pracy? Ma iść się coś tam robić w życiu? Po co? To jest wygodne, wiesz, jak gdzieś tam go ładnie przyklepią, to jest fajnie wszystko, nie? A jedyne, co musi mówić, to tam jakieś przemówienie, które teraz, wiesz, sztuczna inteligencja mu wygeneruje nawet, No jak mu tak. się nie chce za bardzo. W związku z czym kiedyś to trudniej było, nie? Bo tam musiał sam napisać coś tam, ale ludzie i tak nie rozumieli, co on tam gada, więc bez sensu, Wojtek, nie? powiedz Ale też, poczekaj, bo ci chciałem dlaczego? powiedzieć jeszcze o tym właśnie, dlaczego to zdanie, skąd się wzięło No to zdanie. właśnie. To zdanie się wzięło stąd, że ono jest symboliczne. Musimy sobie jasno powiedzieć, że jak ja mówię to zdanie, ja to powtarzam co jakiś czas też do swoich słuchaczy, z których audycja trwa już prawie 4 lata, a jednak co jakiś czas wiadomo, że tam się wymienia ktoś tam nowy. Ja muszę co jakiś czas przypominać nawet tym swoim słuchaczom, których uwielbiam, żebyśmy sobie wspólnie, i sobie muszę to przypominać też, że to nie jest takie po prostu zdanie, wiesz, jakieś takie, tak jak wiesz, Coca-Cola to jest to, czy coś takiego, taki wyróżnik. Oczywiście to też zadanie spełnia, takie hasło, ale tak naprawdę to za tym się kryje coś poważniejszego. Za tym się kryje nasza wolność właśnie. Za tym się kryje nasza wolność. Za tym się kryje to, choćby to, że nie jesteśmy niczego nikomu winni. Wiesz, można by na przykład równie dobrze, tylko że to by gorzej brzmiało chyba. Ja tak spontanicznie to powiedziałem o tym Jezusie, że nie zmartwychwstał. Można by napisać na przykład: Jezus nie cierpiał najbardziej. Wiesz, o co chodzi? Że to nie jest, że jakby nawet z opisów tych takich rozbudowanych, już nawet potem przez tych ojców Kościoła, co oni sobie dobudowali te historie, jak ten Jezus tam cierpiał, co mu tam wbijali, w którą rękę. Potem badania archeologiczne nawet wychodzą, mówią, ale wtedy nikogo nie wbijali tych gwoździ, nie? Tylko tam robią. Na przykład nie wiem, czy wiesz, że jedna święta jest, bo bardzo trudno jest być katolikiem, tak naprawdę takim wierzącym, nie? Bo jak się dowiesz się, w co wierzysz, nie? To jest w ogóle masakra, nie? I ci ludzie potem, tak, potem ci ludzie przeżywają, wiesz, w ogóle, jak się, ja pierdzielę, to naprawdę, to u mnie tak, to ja tak, rozumiesz? To jest taka święta jedna, która była oczywiście, no, wiesz, w głębokiej gorączce, ale to, co widziała, to było oczywiste i prawdziwe i tak dalej. No i ona na przykład miała takie stygmaty, wiesz, bo ojciec pije, czy coś tam ma takie stygmaty, nie? A ona, proszę ciebie, miała takie stygmaty tutaj, na nadgarstkach. Takie, wiesz, jakby ją ktoś chciał, wiesz, jakby w tych było, w kajdanach czy coś takiego, nie? No i oni przez długi czas, no tak nie wiedzieli, co to jest, nie wiedzieli, co z tym zrobić, aż w końcu jakiś tam archeolog, czy w ogóle jakiś tam naukowiec im wytłumaczył, że właśnie ukrzyżowanie to polegało, że rąk nie przekuwano, bo to bez sensu, bo strata gwoździa, bo żadna ręka się nie, żadne ciało się nie utrzyma na tym gwoździu. To nie ma takiej Tak, to fizycznej, się jak on do przodu rozpadnie, idzie, to te nogi to mają sens jakoś, bo tam podtrzymać, żeby tam są te śródstopia, takie kości. Ale te ręce były bez sensu. Oczywiście mogli to zrobić, jako tam, żeby mu, wiesz, krzywdę zrobić tam dodatkowo, ale generalnie właśnie chodzi o to, że i oni powiedzieli, jeny, i ta święta to właśnie ona ma te właściwe stygmaty. tak. A co z fałszywymi? No więc jakby zaakceptowali jedne i drugie, rozumiesz? Tak na tym to polega. Ale rozumiesz, ta postać Jezusa to jest tak w prostej formie, taka toksyna, nie? Która się leje. Więc to jest taka toksyna typu właśnie rodzic, który mówi, że do dziecka, jak to nie zjesz zupy,
Mamusia, rozumiesz, wstaje rano, cierpi, nogi mnie bolą, a jednak idę do tej ciężkiej pracy, żeby ci przynieść tej brukwi na zupę, a ty teraz to gardzisz tym, rozumiesz? I wszyscy ci, my wszyscy jesteśmy stawiani właśnie w takie, to on cierpiał, a ty teraz palisz papierosy? Jak to możliwe, nie? A tak naprawdę można powiedzieć, no sorry, nie, no ale no nie umawialiśmy się na nic, nie? Ja cię bardzo przepraszam, ale, no, no, ale chcesz, to, no to no nie wiem, jesteś Bogiem, to weź to odwróć wszystko, żeby cię nie bolało, nie? To odwróć tę całą historię, odwiń tę taśmę, no nie wiem, ja będę jarał, nie? I chcesz to. Nie rozumiesz, o można co tak, chodzi? bo nie byłbyś winny, ty masz być winny, masz się No czuć więc właśnie. winny. I to jest to. I wiesz, hasło Jezus nie zmartwychwstał kryje za sobą właśnie to, że nikomu nie jesteś nic winien. Że jesteś dobrym człowiekiem, nie tak jak Babiarz na przykład Przemysław, który wprost, expressis verbis opowiada o tym, że gdyby nie nadzieja na zmartwychwstanie i tak dalej, gdyby nie tamte rzeczy, to jakie by człowiek miał powody, żeby być dobrym, żeby nie czynić zła? Uwielbiam to. No może przyzwoitość, nie? Można zapytać tego. A może kurde przyzwoitość? Nie, ja się zawsze... Ja się zawsze boję tych ludzi, którzy mówią, że dzięki temu, że jest Bóg, to oni są właśnie dobrzy, bo boję się, że jak oni stracą tę wiarę, to strach będzie wyjść na ulicę, jak oni wyjdą z domu. Naprawdę to będą. jest prawda, ale to jest prawda, bo tylko, że oni są zwykle, to oni całe szczęście, wiesz, co nas broni, że oni są po prostu, są rytualni tacy chrześcijanie, bo właściwie nie tyle katolicy, co chrześcijanie, nie, to oni są rytualni tacy, oni mają tak naprawdę w nosie, oni nie analizują tego, przecież umówmy się, że jak my dwaj byśmy poszli tak jak Jehowi chodzą, nie? Po tych ludziach. I my byśmy poszli do tych kościołów i tak dalej, by nam pozwolili po prostu tym ludziom powiedzieć, ale tak z takim warunkiem, proszę państwa, ale posłuchajcie tego po prostu. My nie będziemy nic nie będziemy was bili, nie ten, ale posłuchajcie po prostu. I będziemy tylko o Biblii mówili. Tylko o Biblii, tylko o waszych tych listach, tych Pawłów i tak dalej. Czy wy wiecie, drodzy państwo, że Paweł nigdy nie widział Jezusa? Wasz główny ideolog całego chrześcijaństwa. Czy wy, drodzy państwo, wiecie, że Paweł nigdy nie ten? Czy wy wiecie, że większość nauki, na przykład te, które wy teraz pobieracie tam w tych kościołach, to jest z listów Pawła, nie? Te jakby te egzegety, te takie, wiesz, wyjaśnianie, co tam Jezus chciał powiedzieć i tak dalej, co on przemawia. Ja mówię, to są większość to jest z listów Pawła. A czy wiecie, że Paweł pisał te listy od lewa do prawa, w sensie nie wiadomo, czy to on pisał tam w ogóle, bo tam część tych przypisanych są tam komukolwiek, co tam, ale że on na przykład do jednych pisze, że chodzić zawsze trzeba w prawo, do drugich pisze, że chodzić zawsze trzeba w lewo, do trzecich mówi nigdy nie skręcajcie i tak w tych listach tak pisze. Czy wy o tym wiecie? Nawet taka najprostsza rzecz. Ja nie chcę, bo ja się nie zajmuję kaznodziejstwem, więc ja nie chodzę tam do nich i nie przekonuję nigdy katolików jakichś, ale to są tego typu rzeczy, nie? Ja zawsze powtarzam też, że prawem takim właśnie tą drogą do wolności są najprostsze rzeczy i humor. Takie wiesz, życiowe rzeczy. Jak słucham tych naszych fantastycznych zresztą ateistów, takich, którzy, tych wojujących ateistów, którzy prowadzą te dialogi z tymi, oni są fantastyczni, świetnie, oni są odczytani. Ja podziwiam ich czasami, nie? Również ich cierpliwość do tych rzeczy. Ale wiesz, co ci po tym wszystkim, po takiej, wiesz, tu powiesz, że tam w siódmej księdze, szóstego tam przecinka, bo tam nie było przecinku zresztą, ale siódmy coś tam, werset jakiś coś tam, to zobaczcie, że on jest niezgodny z 40 wersetem jakiś. Kogo to przemówi? Ale powiesz to, co powiedział Ricky Gervais, że wyobraźcie sobie, że siedzi gdzieś w niebie Bóg, nie? Siedzi sobie Bóg, no i robi tam, on to skrócił, nie? Ja teraz tak mówię tą swoją wersję, taką, że siedzi jakiś Bóg, z nudów wpadł na pomysł, żeby człowieka zrobić, żeby w ogóle świat zrobić, nie? No bo nie wiadomo, właściwie nie wiadomo, dlaczego on by miał to zrobić, nie? Bo to też jest takie... Żeby go chwalili, bo on jest narcyzem. No tak, ale wiesz, ale skąd on wiedział, że jest narcyzem, rozumiesz? No, wiesz, bo skoro nie miał kiedyś takiego wrażenia, rozumiesz? No tak. Bo to jest wszystko, tak jak mówię, tak samo jest prawdopodobne jak wielki wybuch, rozumiesz? Wielki bąk na przykład, nie? Rozumiesz, boski. No ale załóżmy, że już tam siedzi, że jest, ma tą świadomość, jakąś taka siedzi, taka wielka świadomość boska i on mówi tak, no że stworzę tutaj, tutaj, wiesz, niektórzy się czepiają, po cholerę stworzył kleszcza na przykład, nie? Że co to za Bóg, że stworzył kleszcza.
A ja bym się nie czepiał, bo on tam być może za na przykład milion lat się okaże, ten kleszcz ma bardzo ważną rolę, jakąś tam taką, wiesz, kulturotwórczą nawet. Ale wyobraź sobie sytuację, że siedzi ten Bóg i znowu, nie o chorych dzieciach teraz, bo można wiedzieć, dlaczego dzieci chore, dlaczego coś tam, ale nie. Dlaczego psu zakazał jeść czekoladę, nie? Psy nie mogą czekolady jeść. I teraz, bo im to szkodzi i to strasznie. No to prawda. I teraz sobie wyobraź takiego Boga, nie? Że siedzi, a umówmy się, że pies, każdy pies jak człowiek, no czekolada, no ty, no czekolada, no kurde, no ludzie. I wyobraź sobie, że siedzi ten Bóg i mówi, no tam w porządku, tam ty będziesz taki wyglądał, ty będziesz tak wyglądał, ty będziesz tak, a ty nie będziesz mógł jeść czekolady. Nie? I taki pies patrzy, wiesz, tymi swoimi psimi oczami. Każdy z was chyba raz widział przynajmniej w życiu, jak te psy potrafią patrzeć, nie? Takie... A on mówi, nie, nie będziesz jadł czekolady, nie? Ty nie będziesz. I wyobraź sobie takiego Boga. No i to jest odpowiedź na to, czy istnieje jakiś kurze dobry Bóg, mądry Bóg, mądry, dobry i tak dalej, nie? Przecież ten pies, to nie jest tak, że on z nami ma jakiś, bo zna do nas to można zawsze powiedzieć, nie? Bo ja, on ci zakazał tego, żeby to była twoja próba. Wiesz, tam różnie wymyślają, nie? Albo Szeraka masz ta próba. Albo żebyśmy my mogli zeżreć więcej czekolady. Nie na musieli przykład, się może tam tego robić. Sami. Ale taki pies, ale słuchaj, ale taki pies przecież nic z tego nie ma. No nie ma. To nie jest tak, że on na przykład, no dobra, Boże, nie mogę jeść czekolady, nie będę jadł czekolady, to on do nieba trafi. Nie A jak trafi. zje czekoladę, to do piekła, nie? To w ogóle nie ma czegoś, on nie ma takiej tego rodzaju świadomości, nie? Przynajmniej nie wiemy o niej na razie. Tak. Ale no i tak powiedzieć tym ludziom, nie? Że słuchaj, no, no jest taki Bóg, który wpadł na pomysł, że pies kurde czekolady nie mógł jeść. Naprawdę uważacie, że jakiś Bóg się zajmuje takimi pierdołami, czy gej z gejem, rozumiesz, się bzykają, czy się nie bzykają, że jest taki Bóg, kurczę, który wymyśla takie zasady? No nie, to musiał człowiek wymyśleć. Nawet jeśli, bo to jest typowo ludzkie takie, nie? Prawda, przypieprzanie się do kogoś tam, prośba o, dzisiaj jest na przykład, jak nagrywamy, bo nagrywamy to w czwartek, powiedzmy sobie szczerze, to dzisiaj jest święto takiej Małgorzaty Marii. Do niej akurat przyszedł Jezus. No, miała oczywiście wcześniej zapalenie opon mózgowych i tak dalej. Nie wnikajmy, bo to jest oczywiste, że tam... Oczywiście Jezus przyszedł do niej po własnej swojej śmierci, bo Małgorzata żyła później. Znaczy, no, żyła później, ona, to jest XVII wiek. XVII okay. wiek. No to tak już troszkę był takim... Ale słuchaj, po co on przyszedł? Przyszedł ten Jezus i słuchaj, pokazał jej się, jak ona brała tam białe do buzi, nie? Bo w kościele najlepiej to białe do buzi, jak wierzysz i połykasz, to jest w porządku. Tak. To jest jedno miejsce, gdzie publicznie możesz, to jest jedno miejsce, gdzie w Polsce możesz publicznie brać białe do buzi i połykać, nie? To jest kościół właśnie. I, no i ona tam, to było we Francji, on przyszedł i do niej mówi, słuchaj, jak myślisz, po co przyszedł Jezus do kobiety, nie? Po co przyszedł do niej? Ona zakonniczką była tam i tak dalej, nie? Po co przyszedł Jezus? Specjalnie do niej. Wtedy było jakoś pewnie z miliard ludzi na świecie, nie? Tam ten, jak myślisz, po co on do niej przyszedł? Jakiś psikus jej zrobić? Nie. Powiedzieć, że on tak bardzo kocha ludzi, że zażyczył sobie, że on tak po prostu kocha ludzi, że nie może tam u siebie w tym niebie wytrzymać i on prosi ją, żeby ona z kolei swoimi mocami różnymi nam rozpropagowała święto Najświętszego Serca Jezusa. Bardzo romantycznie. Przyszedł poprosić, tam poprosić, on zażądał. Dokładną datę im powiedział, kiedy to ma się święto odbywać, że to pierwszy piątek po oktawie Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, nie pamiętam, po oktawie Wielkiej Nocy, w piątek i tak dalej. Przyszedł, rozumiesz, Jezus i ci katolicy w to muszą wierzyć, bo to jest akurat takie, że ona została świętą i uznane to zostało za no prawdziwe, tak, nie? No tak. I oni muszą w to wierzyć. Teraz powiedz katolikowi, że słuchaj, wiesz, że ty wierzysz w to, że przyszedł do Pani Marii, Małgorzaty Marii, przyszedł Jezus i powiedział jej, nie, że tam na przykład, słuchaj Maria, jak już jestem, tak kocham ludzi, nie wiem, masz może jakiś chorych znajomych, czy coś, to przy okazji, jak już tu zeszedłem, to bym ich tam wyleczył, czy coś tam, a przy okazji załatwimy jeszcze sprawę. Nie. On w ogóle o tym mówi, on mówi, tak was kocham, że musicie święto ustanowić. A jak ustanowicie to święto i będziecie się w to święto modlić, to ci, którzy się będą najgoręcej modlić, będą mieli odpuszczone grzechy.
Taki pomysł miał. Nie? I dzisiaj obchodzimy to właśnie święto pani Marii, Małgorzaty Marii. I tam to nazwisko jest takie, którego nie powiem, bo francuskie, i to wiesz, o co chodzi. To on tam się inaczej pisze, inaczej czyta, w ogóle wiesz, to nie do zrozumienia jest. Prawda? Czyli to, no, No więc można mówię, powiedzieć, że to jest takie coś, no. Z tym że to jest Jezusem to nie zmartwychwstał. święta, która jakby skupiła się na podrobach jezusowych, bo serce, Znaczy, wątroba, to nie do końca nerki. nawet tak, to on się na jej skupił, bo on, słuchaj, A, on no tak. w czasie jednej z wizyt, bo kilka razy się do niej tam zgłosił, żeby wzmacniać ten przekaz. Słuchaj, i to było tak, że on, żeby pokazać jej, jak bardzo kocha ludzkość, to on odsłonił swoje serce, znaczy w sensie, no żebra musiał tak sobie tam otworzyć, tak ten, i ona zobaczyła, że to jest rozgrzane po prostu ogniste, ogień światła, nie piekła, ogień Boga tu jest, nie? Wziął jej serce, wyjął, a tam trochę wiesz, zabawa, wyjął jej serce, włożył do tego swojego serca, podgrzał i oddał, żeby ona też była, wiesz, miała to. Nagrzana, żeby była nagrzana. Także to, jak widzicie kiedyś ten takie serce z takim płomyczkiem, takie wiesz, takie coś jest na tych obrazach, to jest właśnie ten płomyczek od tego, od tej właśnie pani Małgorzaty Marii, która doświadczyła. Takich historii jest, wiecie, nasz gospodarz też by wam mógł opowiadać takich pierdół zyliony, bo takich jest pierdół od cholery. Ta wiara jest, katolicyzm, chrześcijaństwo w ogóle jest przede wszystkim strasznie głupią religią, nie? To trzeba im powiedzieć. Zresztą islam też, te wszystkie, które się wzięły z tego żydowskiego Boga, wschodu, one tak. są strasznie głupie. Takie, one są tak jak piątek z Pankracym, nie? Tam od takiego, wiesz, takie zabawne rzeczy, śmieszne rzeczy, to jest, i wszystko jest takie banalne tam jest wszystko, na serio, takie banalne, wiesz, no chłop, wiesz, oni się trzymają w wersji, że chłop siedział 3 dni w rybie, rozumiesz, i do żony przyszedł, nie, i żona pyta, no i gdzie ty byłeś tam u obuzie, Jonasz ty, on mówi, kurczę, no w rybie siedziałem, nie, on mówi, no chyba, żeś zwariował, on mówi, nie, zobacz, napisałem to takie, tamten, szczerze bym cię nie okłamywał, no dobra, byś mnie nie okłamywał, nie? No to wiesz, albo ta zasada, że jak słyszysz na przykład, że tam ktoś mówi, że Bóg jest tam miłością, nie? A skąd wiesz? Bo powiedział. A, no to chyba by nas nie oszukał, przecież to Bóg jest, nie? No to są, to, wiesz, to są tego typu idiotyzmy, z którymi, wiesz, jak my sobie możemy pogadać, pośmiać się o tym. Ja o tym mówię, tam jak ktoś wpadnie, zdarzali mi się ludzie, którzy wpadali i się dziwili, nie? Że tak można, bo żyli w innym świecie, tym religios i wiesz, i nagle właśnie tylko nie mam takich przypadków, że ludzie zaczęli myśleć inaczej na podstawie tych, wiesz, tych badań, dociekań filozoficznych różnych, tylko na tym, żeby zobaczyć absurd tego wszystkiego, nie? Takie głupoty na przykład nawet nie ten absurd, co banalność, wiesz, to jest, one są, ja tam czytałem kiedyś dużo bajek, nie? One są dużo te historie mojżeszowe, nawet wiesz, te Starego Testamentu i Nowego, one są popisane językiem skomplikowanym, wiesz, to na przykład dlatego Mickiewicz jest, oprócz Ballad i Romansów, które naprawdę są genialne u Mickiewicza, ale ta cała reszta, wiesz, Pan Tadeusz na przykład, to jest jakby ikoną się stał tylko dlatego, że jest napisane tym 13-zgłoskowcem, tak, czy 11. Gdyby to napisać. Jest taka zresztą, jak chcecie, to poszukajcie. Jest taka wersja pana Tadeusza, która jest spisana prozą, nie? Który po prostu ktoś to przebrał, wiesz, przecinki i tak dalej, tam normalnie prozę zrobił z tego. No to jest gówno straszne po prostu. To jest o niczym. To jest bełkot, no, kompletny, jak tak czytasz. Tak samo jak to Pismo Święte. Wojtku, nasz czas dobiega końca, ponieważ my na mamy. Serio? Ja to widzisz, jak się dogadam. A ja chciałem ci pytanie zadać. Ale to myślę, że spotkamy się następnym razem, żeby sobie porozmawiać jeszcze. Ale widzicie, jak to ze mną jest, ze mną nie masz lekko, ze mną nie masz tak, lekko. Ale zauważyliście, że z Wojtkiem się człowiek nie nudzi, czas leci błyskawicznie i ty masz 1000 historii, które mi rzucasz z rękawa codziennie, moi drodzy, codziennie. Codziennie 3 godziny, tak, codziennie co najmniej 3 godziny.
Więc zachęcam Kiedyś Was. wymiękłem, jak zachorowałem, tak. Kiedyś wymiękłem, jak się zachorowało Zachęcam raz. Was do obejrzenia na YouTube chociaż kilku odcinków, do wsparcia tego programu. Wojtku, bardzo dziękuję, że A wiesz, który znalazłeś numer mnie. dzisiaj miałem? 1067. Jak ja o tym pomyślę, to jest normalnie naprawdę skandal. Ale Cztery wiecie, jakie lata. pytanie mu chciałem zadać? Zadawajcie mu to pytanie, bo ja mu chciałem zadać, ja wiem, trochę w internet, wiesz, YouTube wytrzyma te chwile. Wiem, bo sam wrzucam filmy. Chodzi mi o to, że zadawajcie Adamowi to pytanie, do kogo on pisze książki? W sensie, o kim on myśli, jak pisze książki? Naprawdę, bo ja sam się borykam z tym tematem. Siadam do książki, a inaczej się pisze, jak ma się kogoś przed sobą, a inaczej jak wiesz, do kogo Tak. pisze. To jest coś, na co chcę, namawiajcie go, żeby zrobił o tym odcinek w ogóle sam, żeby był tym Zrobię, gospodarzem obiecuję. wolności. Do kogo pisze, z jakim przesłaniem, z jakiego powodu pisze. To jest fantastyczne, ja bym się chciał tego nauczyć, nie? Będziemy o tym rozmawiać, obiecuję tutaj. Tymczasem dziękuję Wojtkowi za udział w tym programie. Zapraszam Was do odwiedzenia głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. I dziękuję I za uwagę. pamiętajcie, że Trzymajcie Jezus się. nie zmartwychwstał, Maryjka nie Amen. zawsze była dziewicą.